Co chce? Co chce? Co chce? Co chce? My? Sushi? No? My? My? Najgłośniejsza jesteś, domowa koza. Się nauczyła. Ale jakie uchy ma. Bardzo ładna kózka. Piękna jesteś, tylko głośna jak cholera. No cóż, najmniejsza, wiecie, musiała wymyślić jakiś sposób, który by ją troszeczkę tak jakby podrasował, nie? Więc ta głośność ją wyróżnia. Że wiecie, że może żadna nie chce z nią zadzierać, bo jest głośna. I nieobliczalna. Wody dać? To co, wiadro może? Co? Czy smoczek? Smoczek to na pewno. To może wiadro ze smoczkami, ale z wiadra łykniecie. No, dobry pomysł. Trzeba spróbować. Nie o to chodzi, że im krzywda się dzieje. Bo raczej ona prędzej znajdzie wodę, się napije, niż zdechnie z pragnienia. Ale beczeć mi tu będą. Już wiedzą, że jestem na zewnątrz i nie dadzą spokoju. A jak one się wkurzają, to i stare się wkurzają. I się nawzajem wkurzają. O, tamte małe do Arii chcą. Pora picia normalnie. Chodźcie z wiadra. Nie ze smoka, nie ze smoka, z wiadra walić. Aha, co, zdziwione, że woda? No? Tu. No? O! Zobacz, jak załapał. Najmłodszy załapał. A reszta głupki. No, takie głupki poszli po zboże. O, widzisz, woda? No? Zobacz, ten załapał od razu. Jeden napity będzie. A? Pić się chce. A tu. Tamten spokojny napity. Masz. Tu. No, łapać. Woda. Masz. No. Tu. No. No, Janusz. Ty sprytny. Pij. Chodź. Chodźcie. Chodźcie, maluchy. Chodźcie. Aria. Chodź, Aria. 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 Kurde. Nie połączę, bo mi tinko wypiję. Gdzie tam? Ciepłe mleko. Taki upał. Tyle
proszę Państwa, efekty mojej mozolnej pracy. Gładko mi poszło. Jak na mnie to w ogóle. Elegancko, nie? Trochę miałem problemy z tym. Tutaj było coś rzeźbione, jakieś kurde są, nie wiem, naciągnięcia, krzywizny i wychodzi tak, że ta część nie pasuje z tamtej strony, a tamta pasuje tu. Da rady nagiąć, ale już tej tam nie wciśniesz, nie? Ta musi być z tej strony, wychodzi. Bo jakoś dałem radę napiąć, nie? A tak próbowałem i rurą, nie dał rady. Także takie jaja, no było tam spawane, coś tam motane, no to nic dziwnego, nie? Dokończę ostatni woreczek. Znaczy dwójki to nie jest ostatni, jeszcze chyba z dwa na ten rzut dwójki, a później już trójka do końca. Jutro planuję przenieść kurczaczki. Już są takie jak sklepowe, z 1,5 kg. Niektóre powinny mieć. Ja celuję między 3,5 a 4,5. Czemu tak nie robią w sklepach? To już nieraz tłumaczyłem. Nie ma co tłumaczyć. Wszystko co masz w sklepie to jest biznes. A dla hodowcy kurczaka, hodować kurczaka dłużej niż no tak około 5 tygodni, to już nie jest biznes, to już nie jest ekonomia, to już się nie opłaca, ponieważ przełożenie paszy, poboru paszy i ogólnie koszta wzrastają, a kurczak już nie przybiera tak szybko, nie? Więc zaczyna się coraz mniej opłacać, no i do tego dochodzą upadki, dużo upadków. Znaczy u mnie nie jest dużo, zależy od pogody, bo jak będą niemiłosierne upały, 35 stopni dłuższy czas, no to wtedy jest więcej no tych upadków, a tak oto nie. Jeśli chodzi o serce, nie? Bo nie są one, no nie mają za dużo stresu. I ten. I co? Jajco. No, że dla mnie, no Jezu, no padnie 5 do 10 sztuk. No to niby jesteś stratny, tak? 500-800 zł. Bo jakby je sprzedać, to by było. No ale ja sprzedam inne sztuki, no. Więc no to trzeba wpisać w koszta całej tutaj hodowli, nie? No przecież maksymalnie się nie da zarabiać, bo no przy zwierzętach to nic pewnego nigdy, nie? Tak jak kozy pozdychają, pochorują, się nie zakocą, zakocą. Nie możesz przewidzieć, się nastawić, że będzie tyle i tyle zysku, tyle i tyle mleka, nie? No nie wiadomo. Tak samo z nioskami, tak samo z kurczakami. Nigdy do końca nie wiadomo, jak ci padnie, załóżmy, nie wiem, ze 120 padnie ci 10, to się mocno ciesz, bo mogło na przykład 30 paść, nie? Jakby na przykład przyszły upały później albo cokolwiek, no kurczę. Jak hodujesz w inny sposób, no to może ci lis gdzieś wpaść, wydusić, więc wiesz, no. Nie można być aż tak pazernym na każdą jedną złotówkę i na maksymalne jakieś zyski, bo to bez sensu, nie? Zawsze będzie ci mało. Dlatego się ciesz jak jest, jak jesteś na plus, zarabiasz cokolwiek, w miarę dobrze idzie, no to kurde, nie myśl o tym, że żeby było lepiej. Jakby ma być lepiej, to będzie lepiej i tyle. Nie ma co tutaj dumać takimi rzeczami. Mi oby z kurczaków 20%, więcej jak 20% od pisklaka, nie? Jak nie odpadnie, no to jest udany rzut. A jak więcej, oby nie dużo więcej, no to szkoda. Ale nic z tym i tak nie zrobisz, bo ja mam tutaj już technikę całą opracowaną i nic tutaj zmieniać nie zamierzam. Po prostu nie widzę tego, jak to inaczej ogarnąć, nie? W taki sposób przydomowy.
że się cieszę, jest jak jest i gitara. I nie patrzę na to, że mi padnie, to kurde 100 zł plecy. Nie ma tak. Nie, Abi. Ty tylko liczysz każdą jedną sztukę. Ile było już? 9. To jeszcze 11. Może paść. A zostało im 3 do 4. 3, między 3 a 5 tygodni, no. Bo do 9, no maksymalnie do 10. No, zależy jak będą rosły, no. Na razie jest wszystko ok, bo były naświetlane, więc ta temperaturka w budzie cały czas pasowała, mimo że na zewnątrz było różnie. Dziwna ta wiosna była. To kurczak jednak miał dobre warunki. Statystycznie kilka sztuk coś nie domagało. Genetycznie, nie? Coś tam. Były wadliwe sztuki. Tam póki co to jedna sztuka, bym powiedział, na zawoł. Padła, bo leżała akurat na plecach i już taki był troszeczkę większy, nie? Więc też niewykluczone, że po prostu serduszko pękło. Dobrze, proszę Państwa, co ja tutaj zostawiłem wczoraj? To, że ten syf mi płynie tu. Ten jest urwany. Na różne sposoby próbowałem to wyciągnąć i ni cholery nie idzie. I tu się zastanawiam w ogóle, czy nie trzeba by było pomierzyć i zamówić, kupić nowy siłownik, nie? Więc tutaj dojdą kolejne koszta. No i olej byłoby trzeba też wymienić w skrzyni, bo takie coś cieknie. No nie wiem, ile tutaj wypukany jest, nie? Ale no syf niemiłosierny. Jak dla mnie. Więc też nad tym trzeba będzie się pochylić pewnie. Ale no póki co to bym chciał doprowadzić do tego, żeby to kurde złączyć i żeby to działało, żebym wiedział, że to działa, nie? Czy jeszcze coś? Także przekichana robota. Postukam zaraz, coś pociągam. Pewnie nic z tego nie wyjdzie, ale... No ale spróbować jeszcze trzeba trochę. A ten chyba dobry będzie, nie? Nic tu nie kapie. Tutaj też na łączu. Także chociaż ten. Kurwa, poobijane. Też nie wiadomo, jak to będzie przy ciężarze. Jeśli się okaże, że i drugi będzie trzeba. Nie ma co. Dobra. Stare chińskie poradniki mówią wyraźnie, że tu trzeba ciąć. Proszę Państwa. O. To zagnę może. Zabić zaraz. Gwoździkiem jakimś się odbić. Lepiej. Będzie za co złapać chociaż, nie? Dzisiaj klientka przyjeżdża z rana. O, a ty takie rzeczy umiesz? Ja mówię, o, kubito. Kiedyś Walkman składałem, rozkładałem. Skąd się znam? Gwoździa? Gwoździa.
30 dosyć prosta jest, nie? Tylko wiecie, też najlepiej kiedyś wziąć ją rozłożyć z kimś, no bo samemu, w sumie samemu jeszcze lepiej idzie się nauczyć, bo ktoś coś powie, czegoś nie powie, nie? Ty się nie zastanowisz i w sumie za drugim razem gówno wiesz. A tak o, już będę wiedział, jak tłoki naprawić. Już nie robią takich chyba, nie? Rzeczy, takich zabezpieczeń. Kurde. A, za wąsko chyba. No. To bez ze szlifu, żeby go nie ściąć. Dziewczyny, udało mi się go odgiąć i chyba idzie. Stuknąłem w to jeszcze, bo też tak na chińskim YouTubie gadają, nie? Że albo w jedną, albo w drugą, nie? Oczywiście tłok wypycha, więc to powinno być w tą stronę. Więc walnąć teoretycznie trzeba by było, żeby odpuściło lekko. Idzie, idzie, ty, już, już. Będzie mój, ale kurwa. Później to ja nie wiem, czy to będę wsadzał w ogóle. Coś wymyślę innego chyba. Szprycha. Wbije. No przecież tego już nie wbije. Wyprostować, wyklepać, nie? Ja tam pewnie jest zawalony wszystkim. Przez 150 lat. Mogli coś wymyślić innego. Jak to wsadzić później z powrotem? Trzeba jakiś drut taki znaleźć. Twardy. I coś tam nawić, nie? No, byle trochę trzymało. Przy domowych warunkach to powinno wystarczyć, nie? Żeby tam trochę tylko coś tam wbić. I co? Teraz chyba trzeba pociągnąć. To on by jakoś wypadł, nie? Ten kołnierz, czy jak to tam się nazywa? To są fachowe nazwy na wszystko. Kurde, wezmę chyba worki od razu, rozstawię tu. O, już się leje coś na moje trawniki amerykańskie. Ok, znalazł będę. Worek z olejem. Nic się nie zmarnuje. Kurde, mój telefon wypadnie, kurwa, do oleju. Chińczyki robią te telefony coraz większe. Głupie ludzie kupują. Coś się, kurde, poruszać w internecie zgrabnie, to kurde laptopy są. Komputery, a nie telefony. W życiu to się żyje, a nie w telefonie siedzi. Oh, telefon to awaryjnie. Kurwa. Idzie. A jak wymierzyłem w sam środek worka, nie będzie piasku. I tu by było trzeba te uszczelki
Tu w ogóle jest uszczelka, tu drugiej uszczelki nie ma. Chyba. A nie, tu o-ring ten szedł. Znaczy ten drut. To jest uszczelka. Trzeba umyć. Tu. Nie, to metal. A. To chyba od dołu można... Nie. No tak, jak to zdejmiesz, to wyjmiesz to z tego. Ale mi chyba nie trzeba wyjmować. No po co? Wystarczyło tą uszczelkę wymienić? To było za proste. Mi się wydaje, że tu wszystko jest rozpieprzone. Wytrzeć trzeba i zobaczyć, jak to działa. Jak to jest tu, nie? Teoretycznie tak, że tutaj ta uszczelka powinna załatwić sprawę. Dętką owinąć. Też by załatwiło sprawę. Głównie może i jak na tyle lat to źle nie wygląda, chociaż się nie znam. O, to wyczyszczę, druta wsadzę jakiegoś z płotu i będzie też dobrze. A to go zdjąć i do sklepu. Takie to i ten mogą mieć w sanitarnym sklepie, kurde, z hydrauliką. Bo to też chyba w domu jakieś wanny i inne, kurde, bajery to też podobne, uszczelki, wszystko. Albo ją odwrócić. O! Taką ją wsadzić, będzie dobra. No jest zeszlifowana trochę, no tutaj o, sparciała. No miejmy nadzieję, że to rozwiąże nasze życiowe problemy. No, bo tutaj jest czysto, to tylko ta uszczelka. Tutaj to już nie powinno być, może powietrze przedostawać się, tutaj już nie powinno być oleju. Może się spocić z czasem, ale nie powinno ciec. To ma uszczelnić uszczelka. Nie? Dobrze wyczyścić tylko rowek. Żeby wszystko było git. Dobra, to potem wyczyszczę. Jadę po uszczelkę. I od razu, jak nie będą jakieś mega drogie, to dwa sworznie kupię, żeby móc zaczepić ramię. Dwa, cztery są potrzebne, żeby zaczepić. Do siłowników i do tutaj. Bo inaczej nie będzie stało, będzie po ziemi się ciągało, jeśli siłowników nie zaczepię. To raczej nie kupię. Nie będę wydawał, kurde, 30 zł za coś, co mogę kupić za 14. No ale zobaczę, nie? Ważne, żeby tłok zrobić. Mam. Proszę Państwa, mam dwie uszczelki po 2 złote. Także zmienimy. A stworzenie no przez internet, bo tam około 20 zł, 20 parę złotych. Trzeba by było wrzucić za jeden, więc no na wszystkich 3-4 dychy. Bym dopłacił. Chińczykowi dam zarobić lepiej. No. Ja zadowolony. Czy to prosta sprawa? A zobacz, nowa uszczelka już przetarta. Dobrze, dwie kupiłem. Czyli tam jest kurde dziadostwo. Kurde, w środku wszystko jest posypane. Nie? Rozłożone. Nie wiem, czy to widać na kamerce, ale tam jest jakaś grubsza uszczelka, nie? I to na zewnątrz też. Ciekawe, czy takie rzeczy mają w ogóle teraz. Kurwa, cała porysowana. Ja ją tylko włożyłem i wyjąłem. Mi się wydaje, że takie coś to ja widziałem za 15 zł w internecie. No więcej niż dwie dychy to nie może kosztować. Dwie uszczelki to niepotrzebnie kupowałem, bo i tak ten zestaw jest potrzebny i wiecie ile to? Wystarczy napisać wariant ulepszony. 79 zł. No. I już. Ostatnia rzecz jaką kupiłem w sklepie. Kawałek plastiku. Z Chin.
czy jest gdzieś wywalone, że to jest polskie. ALP SKY 40572. Do zetora, do tego, nie? 1, 2, 3, tur 1, 2, 3. Więcej na mnie nie zarobię. Kurde, nowy ten, nowy siłownik. Za 300 chyba na Allegro. Teraz wydłubać, oczyścić to i to zainstalować. To na dwa siłowniki, nie? Zestaw naprawczy. Proszę. Udało mi się wsadzić. Może będzie coś z tego. Byle nie ciekło za mocno. Co to schnie? Kurde, schnie. Podlej to. Wszystkiego pilnuj, nie? Kurde, tury na prawej. Żywo uprawiaj. Przyjdzie zdechnąć to z tym, z ulgą, z uśmiechem na twarzy. Się zobaczy. Dobra. Ja bym powiedział, że ten 25% szansy, że to będzie działało. To nie wierzę. Ja nie wierzę we własne siły, nie? Siłowniki naprawiać, co ty? Trzeba nowy kupić. Że te kurde plastiki się połamały, normalnie się rozsypały w pył od oleju. To jak oni to robią? Nie ma takiego plastiku, żeby to wytrzymał. I co teraz, żeby to było dobrze? Na pewno to trzeba umyć. I to tak wchodziło. Mhm. Co? Nie. Nie, no tak. Nie. O tak. O, cyk. No, ten zbierający, a ten w tamtą stronę będzie ciśnienie, więc on tutaj ma się rozszerzyć. To chyba dobrze go zainstalowałem, bo w internetach nie widziałem. No, ale jak coś mam drugi, do tego się wyszarpie. No i ta. Zmieniłem na tą z zestawu i ona lepiej leży, nie? Także tam to jakiś shit mi gość sprzedał, nie? Także 4 zł w plecy. Jest jak jest. Dobra. O. O, tutaj. Wszystko do dupy, ja bym powiedział. Nie ma prawa działać. To do góry idzie, no to w ten sposób ma wejść. Tutaj jest czysto. Proszę Państwa, olej do łańcucha, niech będzie, że jest dobry. Kurwa, czarny on. Taki ma być, lepszy od tego. Lepszy od oryginału. Kur... O, lepiej mu się wejdzie, nie? Szczelkę też posmaruj. Na zaś. No taki sam. Taki sam przejrzysty. Już słyszę piach. Już słyszę piasek. O kurde ty. Nie wejdzie. Teraz. Nie no, zgarniasz, działa. Nie przejmuj.
O! Co ty, jak tu luz jest? Może czegoś jeszcze nie ma? Dobra. Aż ten piasek tylko. Tak nie będzie działać, to wiesz. Się nie podniecajcie już w tych komentarzach. Co ty robisz? Co ty robisz? A czego ja nie robię? Już ile? 10 tysięcy 4 zł i 79 to jest 83 zł. 10 tysięcy 83 zł. Póki co. I 2 dni ciężkich prac, jak to rozszerzyć. Młotkiem bij. Już 2 dni się zawieszę na tym. Kurwa. Dobrze, proszę Państwa. Trzeba by zobaczyć, czy nie cieknie. Trzeba by odpalić. Na pewno lepiej jest, nie? Litr na godzinę nikogo nie zbawi. Niech się leje. No dobra. Tu węże. Dzikie węże. Dobra, palimy. Naprawiona. Cieknie. Dobra. No to sworznie trzeba kupić i kurde będzie chyba tur. Nie?